Jedziemy na drogę atlantycką i będziemy przeprawiali się promem do Moldy. O, taki prom elektryczny duży. Taki piękny widok z promu, a prom jest elektryczny. Cichutko płynie. Kolejny dzień z piękną pogodą. Co jest tutaj? To już Ocean Atlantycki, ale niestety przywitała nas mgła i niewiele widać. Ale krajobraz już jest zupełnie inny. No mieliśmy mieć mosty, przejazdy przez wysepki, ale fajnie. A tu w mgle nic nie widać. Jak co, zostajemy na noc i jutro może się rozpogodzi. Kolejna zatoczka po drugiej stronie ulicy. Gdzieś w jakimś ładnym miejscu zatrzymamy się na noc. I kolejny przystanek z widokiem na Atlantyk. Wszyscy łapią ryby. A teraz jedziemy na ten taki most zawieszony do góry. Mgła. No niestety, mgła i nie widzimy tego mostu. Wspaniały widok na most. Droga Atlantycka. Na wyspie rosną tylko wrzosy, paprocie i parę krzaczków. Idziemy ścieżką na szczyt wzgórza. Zobaczymy, jakie widoki będą stamtąd. I taki mamy widok z góry. A zaczyna się odpływ i prąd przyspiesza.
O! Chlapnęła ryba. A teraz zaczął się przypływ i woda płynie w drugą stronę. Wjeżdżamy na słynny most ponad 20 metrów powyżej morza. I płyniemy znowu promem. Tym razem dłuższa przeprawa w kierunku na Alesund. Tam góry. No weszliśmy na prom. Mieliśmy szczęście. Wjechaliśmy na 3 minuty przed zamknięciem, także nie musieliśmy czekać. A tu chyba rzadziej jeżdżą na tej trasie. To miejscowość Molde. Jesteśmy w Alesund, idziemy zwiedzić oceanarium. Są akwaria z rybami, jakie żyją w Atlantyku. No i wchodzimy po bilety. Takie mniejsze rybki, jakie żyją w morzu. Płaszczki tam na dole, zobacz. Jedna, druga, zobacz. I zatopione jakoś. No to są dorsze. Jednego zdjęcia. A to jakie ryby, które żyją tu w głębinach? Strąg? Też nagrałeś? Strąga? Strąga i czerniaka, to różne rybki są. Takie makrele. No to tak śmieszne rekin. Po prostu szok. I jeżowce też tutaj są. Ta niebieska rybka. Pochowane w jaskiniach. Tamten pierwszy nawet rusza się. Jakie zobacz, wielkie. Oczy jakieś ma, co? Zobacz. A, robię wrażenie. Chcemy tam łapać. Ale ukwiał wielki. Jaki piękny. Ale się ustawiają, żeby je sfotografować. No i mają takie, zobacz, kolce do chodzenia po dnie, żeby nie musisz pływać. Jeszcze druga jakaś. Większość ryb nawet nie wiem, jak się nazywają, ale są piękne. Jaka płaszczka. Tam stado makreli popłynęło. Trochę ich połapaliśmy sobie na kolację. No,
Polsko to u nas. Bo tutaj idzie tak od góry, nie? A te z tyłu jakie wielkie. No, kraby z Morz Północnych. I możemy zobaczyć pająki wodne. To właśnie są takie kraby, które wyglądają jak pająki. No to tak właśnie i rozgwiazdy. Jaki wielki krab. I dorsze też tu żyje. Jakieś mniejsze dorsze. No to pewnie jakaś inna odmiana, wiesz? Tylko dorszowate są. Zobacz. Może głodny. A to część zewnętrzna. Tego akwarium. Idziemy, zobaczymy co tam jest. Tutaj dla dzieci miejsce, gdzie mogą puszczać wodę w kanały. W różnych miejscach mały budowniczy. I tamować w innych miejscach. Mi się uczą jak to działa. O, tu już ktoś napiętrzył wodę, musi zabrać tamę. Teraz chłopczyk drogę za. Nie, drugą tam zapiętrzył. A tu chłopczyk wyjął. O, i poszła woda. Fajna zabawa dla dzieci. A tu pingwiny, ale tylko dwa. Reszta się skoła. O, tam na drugim brzegu są. Tu jeden znowu gwiazdo YouTube'a chce być. Tam jeden, zobacz. Pingwinki. Tu są pingwinki. Tam w tych domkach. Tam sobie na skałach siedzą. Chyba różne gatunki albo w różnym wieku. I mają domki takie lęgowe. O, a ten się nabrał i popłynął. Jak dobrze pływa, zobaczcie. A tam do tego blisko. A ten pingwin pozuje do fotografii. Ty zobacz, płynie jeden. A, ten to cały czas tutaj pływa. Gwiazda YouTube'a, tak jest, jak Ania mówi. A to drugi basen, ale jeszcze nie wiemy co w nim jest. Zaraz zobaczymy może. Może jakieś foki? A tu wydra. Morska, jak dwie są, zobacz. To mniej więcej jest. Jedna sucha, druga mokra. No. To druga może teraz skoczy. Zobacz, jak tak patrzy. Zanurkowała. A tu są foki, ale się nie chcą pokazać. O, skoczy. O. Tylko. Skoczy na pewno. Jeszcze raz. O, o. Sobie nurkują. Naturalne warunki. A jak ona szybko między sznura, zobacz. A tu kawałek oceanu wygrodzony szybą, gdzie możemy zobaczyć rybki, jakie żyją. A tu możemy zobaczyć, jakie wielkie dorsze żyją w oceanie. I nie tylko dorsze. Mniejsze rybki to na dole. Płynie do góry, ale jest gigantyczny. Ale wielkie te halibuty.
A tu węgorze są, ale... No to, bo zobacz jaki wiele. O, jakie giganty, Boże, nie wiem czy to będzie na zdjęciu w ogóle. Ale po prostu są naprawdę wielkie. No i jesteśmy w Alesund w centrum. Zobaczymy co tutaj jest. Restauracje, nabrzeża, jachty. Przejdziemy się, zobaczymy. A tam jest ścieżka na punkt widokowy, skąd widać całe Alesund. No i jesteśmy na kolejnym kempingu. Tym razem nad morzem, w bajkowej scenerii gór. Kemping jest zdominowany przez wędkarzy z Niemiec. Chyba tu muszą być ładne ryby.